Magdeburg, Kościół Świętego Józefa, 18 października 2021. W tym kościele 12 października 1986 roku był obecny tak zwany papieżem B16. Nie B16, był Franciszek Bergoglio. Mówił o męczennikach z Lübeck, zbrodni zgilotynowania 3 kapłanów katolickich i pastora, aby ich krew spłynęła razem ekumenę krwi, jak mówi Franciszek, który zamknął kościół, ten kościół świętego Józefa, jest kościołem wzorcowym, gdzie widać, jak zagościła nowa religia. Było to zapisane również 18 sierpnia w 2020 roku, kiedy w Dachau nad obozem latały samoloty bojowe Izraela, a w środku Dachau z minister obrony była wojskowa delegacja Izraela. Mówiono jak zwykle o antysemityzmie. Tak jak wcześniej była tam Angela Merkel, która 18 marca 2000 roku, 8 roku w Knesecie mówiła po hebrajsku, witała wszystkich w ojczystym języku. Do tego zespołu należy nazywający się biskupem Hamburga Stefan Hesse, który 18 marca 2021 zrezygnował ze swojej funkcji po zamknięciu kościoła, po likwidacji kościoła, bo utworzył parafię świętego Pawła, apostoła narodu. W tym kościele jest również tabliczka Eucharystii, wielbienie Eucharystii. 1776 rok, kiedy tutaj na Wandsbeku przybył rabin z Poznania, rabin Rafał Cohen, dziadek słynnego, niezwykłego, nawróconego mocą Eucharystii Hermana Cohena, urodzonego tutaj w Hamburgu 10 listopada 1820 roku, w rocznicę powstania 10 listopada 1430 roku prawa miejskie otrzymały Wadowice, gdzie jest Karmel świętego Józefa, który zawdzięczamy Hermanowi Cohenowi. Mówi o tym i dziękuję siostrom z Łagiewnik za życiorys Hermana Cohena 31 maja 1898 roku. Święty Rafał Kalinowski, rówieśnik polskiego papieża Piusa X, kuzyna apostoła Ameryki, ojca Leopolda Moczygęby, franciszkanina, który w Teksasie 24 grudnia 1854 roku założył miasto Panna Maria, jak również seminarium duchowne Cyryla i Metodego. Jezu, ufam Tobie, Panie Boże, Królu Świata, nasz Królu. 18 października 2021, czas ostateczny koronawirusa, gdzie panuje władza.
władca świata. Ale Ty jesteś królem. Ty panujesz. Ty wszystko słyszysz. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie łaski.